Dom pomocy społecznej kojarzy się głównie z opieką stałą nad swoimi mieszkańcami, jednak placówka Konińska realizuje od niedawna program, dzięki któremu wsparcie mogą uzyskać osoby sprawujące opiekę nad wymagającymi jej bliskimi i niepełnosprawnymi. Jesteśmy pierwszym miejscem w Koninie, który świadczy usługę wytchnieniową. I to był nowy pomysł, coś nowego, żeby, że tak powiem, zaprzyjaźnić mieszkańców miasta z Domem Pomocy Społecznej. Ponieważ Dom Pomocy jest taką jednostką, o której wiedzą tylko te osoby, które potrzebują, a jak ktoś nie potrzebuje takich usług, to w ogóle nie wie, że coś takiego jest. A nie każdy się decyduje na oddanie na pobyt stały swojego bliskiego, więc jakby wyjście z opieką wytchnieniową to jest nowa jakby usługa w kierunku osób, które się opiekują osobami zależnymi, żeby tak najnormalniej w świecie mogły odpocząć, się wyspać, pójść do kina, do teatru, nawet na spacer. Zainteresowanie tą usługą jest bardzo duże. Pierwsi podopieczni już z niej korzystają. Bardzo dużo osób, które się do nas zgłasza, to są osoby, które się opiekują na stałe swoimi starszymi rodzicami, które same są już w wieku emerytalnym i rodzice mają po 90 kilka lat i po prostu jest to dla nich taki moment złapania wytchnienia, jak sama nazwa mówi, opieka wytchnieniowa. Ponadto osoby korzystające z pomocy mają dostęp do usług pielęgnacyjnych, wyżywienia z uwzględnieniem diet, zajęć z terapii zajęciowej czy rehabilitacji leczniczej. W tym samym czasie DPS może przyjąć 4 osoby. Posiadamy 4 miejsca w 3 pokojach, 2 pokoje to są jednoosobowe, a trzeci pokój to jest dwuosobowy z myślą o małżeństwach, ponieważ bardzo dużo osób, które się do nas zgłasza, opiekuje się dwójką rodziców w podeszłym wieku. Osoby, które pytają w DPS-ie o możliwość skorzystania z takiej opieki dla swoich bliskich, najczęściej podają jeden prozaiczny powód i wcale nie są to wakacyjne wyjazdy. Po prostu chcą się wyspać. Tak naprawdę opieka nad osobą zależną, schorowaną jest opieką 24-godzinną. My wiemy, jak to wygląda, ponieważ tak pracuje Dom Pomocy. Ale my się wymieniamy, bo przychodzimy na dyżur i z tego dyżuru schodzimy. A ktoś, kto ma w domu osoby niepełnosprawne, starsze, zależne, pracuje 24 godziny na dobę i to jest najtrudniejsza opieka. Dlatego tak ważne jest odciążenie tych osób, choć na chwilę, a jest to możliwe dzięki realizowanemu przez miasto Konin projektowi pod nazwą Opieka Wytchnieniowa edycja 2022, finansowanego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ze środków Funduszu Solidarnościowego. W tym roku realizujemy projekt Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej finansowany z Funduszu Solidarnościowego i 14 dni jest bezpłatne. Osoby nie ponoszą kosztów utrzymania, ponoszą tylko koszty leków, ubrania, środków higieny osobistej. Przy czym tych 14 dni nie trzeba wykorzystywać jednorazowo i w sposób ciągły. To może być po kilka potrzebnych w danym czasie dni, ale pod jednym warunkiem. Realizujemy projekt do końca grudnia 2022 roku, więc w tym czasie można skorzystać z tych 14 dni. Przy czym nie trzeba tego robić w jednym ciągu. Można to sobie podzielić, tak jak rodzinie, tak jak opiekunowi pasuje. Może ktoś potrzebuje pójść do szpitala, może potrzebuje pojechać z rodziną na kilka dni, więc można to 14 dni podzielić, ale można też to 14 dni w jednym takim pobycie turnusowym wykorzystać za jednym razem. A kto może skorzystać z tego programu? Z programu mogą skorzystać osoby, które mają znaczny stopień niepełnosprawności. I to jest jakby najważniejszy warunek. Musi być orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane bądź to przez powiatowy zespół do spraw orzekania stopnia niepełnosprawności, bądź przez inny organ ZUS, KRUS. I my przyjmujemy przede wszystkim osoby starsze. W tym celu wystarczy wypełnić proste druki, które można pobrać w DPS-ie. Finansowanie tego jakże potrzebnego programu jest zapewnione póki co do końca tego roku. Dzisiaj jeszcze nie wiadomo, czy zostanie przedłużone.